Dziękuję za przedłużenie możliwości wypowiedzi o ponad minutę. To bardzo ważna decyzja. Dziękuję najmocniej, zwłaszcza dlatego, że to, co zrobił dzisiaj pan Donald Tusk, musi być jednoznacznie zdefiniowane. Szanowni Państwo, dzisiaj przecież jesteśmy w przeddzień największej demonstracji w sprawie niepodległości. Dziękujemy rolnikom, dziękujemy polskim robotnikom z Solidarności, dziękujemy formacjom niepodległościowym, w tym Prawo i Sprawiedliwość, które jutro będą działały na rzecz likwidacji, niedopuszczenia do Zielonego Ładu, niedopuszczenia do likwidacji i zniszczenia państwa polskiego, co właśnie jest głównym celem działania Donalda Tuska. Myślę, że stąd właśnie była dzisiaj jego histeria, stąd był ten strach, stąd było to przerażenie, stąd była ta twarz, która naprawdę świadczyła o tym, że jest przerażony tym, co działa i przerażony tym, że przegra z polską niepodległością. Dlatego też zachowywał się jak szaleniec. Ten człowiek, który u swojej formacji ma współdziałanie z agenturą rosyjską, ma współdziałanie przede wszystkim z panem Wiktorem Kubiakiem z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, który pieniądze mu dawał, olbrzymie pieniądze. Ten człowiek atakował pana prezesa Kaczyńskiego. Ten człowiek atakował mnie, który pokazałem jego odpowiedzialność za zbrodnię smoleńską i za wspieranie pana Putina. To jest jego wina. To jest rzecz, na którą nie ma zgody. To jest pan sprawa, która musi być rozwiązana. Donald Tusk musi odejść. Donald Tusk nie może realizować zniszczenia Polski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł